Witam w nowej serii, która będzie gościła na moim kanale. Będę tu wrzucał bitwy z World of Tanks, takie ciekawsze. No i dzisiaj prezentuję wam bitwę SU-101, którą wykonałem na Himmelsdorfie. No dziwo, zaskoczyło mnie to, że wyszła ona taka dobra, bo przeważnie bitwy kończą się różnie. Cóż mogę powiedzieć o tym pojeździe? No, jest to Tedek 8 poziomu, który jest dość specyficzny. Pancerza prawie on nie ma. Chociaż o dziwo udało mi się kiedyś odbić 4 strzały od ST1, co było naprawdę dziwne. I ma fajne działko. To działo, co mam, to jeszcze nie jest to działo najlepsze, bo najlepsze to jest działo 122 mm, które jest później na następnym TD-ku SU-122-54 i robi pogrom to działo, bo już je mam założone i rozgrałem kilka bitew. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie miałem tu załogi jeszcze na 100% wyszkolonej, ale miała już żarówkę i towarzyszy broni. Kamo jeszcze też niestety nie było robione. No i przyjechałem tutaj na tory, żeby pokampić jak szanujący się pomidor. Ale no niestety taka jest taktyka gry tym czołgiem. Trzeba dużo się chować, trzeba mało się ruszać. I co do modułów, jakie moduły mam założone? No założone mam tutaj oczywiście lornetę oraz siatę. No i tutaj rozpoczynam swoje polowanie, czekam aż ktoś mi coś podświetli, albo jeżeli coś samo wjedzie w mój zasięg wykrywania. Jednak na razie z tego co widzę, to tak nie za bardzo. Tam widać typa 64, który jedzie w oddali i będzie prawdopodobnie tutaj spotował przeciwników. O, przejechał właśnie. Ja tutaj próbuję wypatrzeć jakieś obiekty, może coś będzie. O, i mamy spot. No ale te TD-ki są tam daleko. I mamy Cromwella. Pach i pierwsza luta. Dostał lutę i się schował. No, ja bym wolał, żeby wyjechał jeszcze więcej razy. Wyspotowana artyleria. Artylerii nienawidzę i po prostu, kiedy bym miał okazję, to bym ją od razu niszczył. Jednak ta jest schowana. O, mamy kolejnego delikwenta. Jest to Pershing. Nie mam pojęcia, jak ten strzał tu wszedł, ale wszedł i się cieszę z tego powodu, bo został uszczuplony o te 300 HP. Wracając do wyposażenia, no wyposażenie. Typowym wyposażeniem no to siata, lorneta, a w tym, o tu próbuję jeszcze tego Cromwella strzelić, ale niestety mi się nie uda go trafić i wyświetliła się arta. No i tylko, że on niestety się nie rusza, albo stety. Dla mnie stety, więc arta została zgaszona. Co do wyposażenia po raz kolejny, bo przerwałem. Mam tutaj lornetkę, siatkę oraz mechanizm dosyłający. No, typowa konfiguracja wyposażenia dla TD-ka. Tutaj próbuję wycelować tego Pershinga. I tu pomyślałem, że skoro nikogo nie widać, no to gdzieś się cofnęli przeciwnicy. No to trzeba do nich po prostu pojechać. Tu mi się udało wyspotować artylerię, ale niestety jej nie ustrzeliłem. Ten ISU, co jedzie za mną, mi go zdjął. Ale jedna arta mniej, szczęśliwszy random. I tu mamy 59-16. No, nie mam pojęcia, co ten gościu tu odwalił, ale po prostu wyjechałem na niego i puf. I go nie ma. Nawet się nie zorientował, że ktoś od boku zajeżdża. No teraz wjechałem tu w tą alejkę. Mamy ISA trzeciego, który jest też zajęty walką z innymi czołgami i ja mam zamiar ten hak wykorzystać i pach, prawie 350 HP mniej. Tu jeszcze pędzi CDC. Postanowiłem się zatrzymać, przycelować, tak aby po prostu go ustrzelić. Byłem świecie przekonany, że on przejedzie na pełnym rozpędzie, się nie będzie zatrzymywał, ale jednak oddałem strzał i CDC zniszczony. Też nie wiem, jak ten strzał tu wszedł. Fartowny strasznie. Teraz tutaj za węgła się wychylam i niestety spotkałem OI. OI no jest bardzo twardym czołgiem, ale to działo sobie z nim radzi bez problemu. Ten gracz tutaj próbował jakoś się... wystawił do mnie swój przedni pancerz, faktycznie odbiłem się od niego pierwszym strzałem, ale on też się zrykoszetował. Czasami ten pancerz odbije. Ale teraz przycelowałem w weak spot i OI został zniszczony. Cromwell, tu Cromwell z trolem. Postanowiłem na niego wyjechać i nie czekać. Jednak się okazało, że tam jeszcze jest właśnie SU-122-44. Oddaję strzał i taranuje przeciwnika i przeciwnik zostaje zniszczony. Tutaj chyba najbardziej mega fartowny strzał w historii World of Tanks. Pach i przeciwnika nie ma.
Co do perków, no perki. Mam tutaj żarówkę oczywiście, jak to dla TDK-ów to jest obowiązek. Oraz no towarzysze broni. Towarzysze broni sprawią, że szybciej będziemy ładować, no i ogólnie poprawią charakterystykę całego pojazdu. No i oczywiście camo, które się aktualnie robi. Później możemy dać jakieś perki zwiększające po prostu zasięg widzenia. Został tutaj AT-15. Mam już 6 fragów na koncie. I tutaj właśnie tak jakoś dziwnie wyszło, ale udało mi się urwać gąski. O, znowu tu odbiłem strzał. I zaczęła się zabawa. Teraz pach. O, ktoś mnie właśnie pochwalił, że dobrze gram. I po prostu nie róbcie czegoś takiego z tym Tedekiem. On jest bardzo mobilny i nie będziecie w stanie na przykład AT-15 go wykołować, no chyba że urwiecie mu gąsienicę. Tutaj ten Su-101M mi pomaga i oddaję jeden strzał i oddaję drugi, który mi dość nieźle wylosowało. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki tej serii.